Siemano wszystkim, this is Jim z tej strony, witam was na moim kanale. Dzisiaj kolejny odcinek z Brutal Dooma, mapa 20, Gotthard, i zaczynamy z moimi dwoma pomocnikami. Ach, granacik na start. Aha, dobra. Tutaj nie włazimy, chyba że moi pomocnicy sami sobie wlepną. Otwieramy sobie tutaj przejście dalsze. O, właśnie w ten sposób. Podnosi nam się tutaj takie przejście. Kładka wręcz tutaj, widać, mamy już miejscówkę z kostiumem, jest to sekret. Mamy teleport, żeby się ogólnie stąd wydostać tam z dołu. A tam już się biją. Tutaj opuszczamy sobie przejście, takie no, bramę można powiedzieć. I z tej bramy, jak właśnie staniemy, to możemy sobie wskoczyć na tą kładkę. Na tą półkę, prawdę mówiąc, jak powiedziałem. Tak samo tutaj z tej strony teraz nie widać, bo to jest zakrwawione. To jest przełącznik, żeby się wydostać. Dobra, dostał. No, ktoś tutaj jeszcze przyleciał. A, mam cię. No i dobrze. Tutaj tym głównym wejściem, tą główną bramą do tego miejsca nie wchodzimy na razie. To sobie zostawimy na później. Dlaczego? Bo tutaj znajduje się dwóch naprawdę potężnych przeciwników, dwóch bossów, tak prawdę mówiąc. Więc ja tutaj nawet nie próbuję wchodzić od razu, to pod sam koniec sobie wejdę. Wchodzimy tutaj, mamy sekret właśnie pierwszy. I przechodzimy do teleportu. Jesteśmy na górze i zeskakujemy na dół. Tutaj mamy takie przejście schowane. Aha, mamy cię. Granacik. Pięknie dostał od razu z wyrzutu. Dobra, lecimy. Przechodzimy sobie przejściem dalej do kolejnego budynku. Widać, wszędzie jest lawa, więc nawet trudno dzisiaj nam poruszać bez kostiumu. Tego mam oczywiście, ale i tak chodzę, jak widać, z takimi skrótami. O. Dobra, udało się. A, jeszcze to pita. Spita. Yeah. Dobra, tu już się pomocnik tepnął do mnie. Coś mi może będzie pomagał. Zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Yeah. Dobra, podchodzimy sobie tutaj do teleportu, a nie przechodzimy. Nie przechodzimy. Ten teleport właśnie znowu przenosi nas na sam początek, gdzie zaczynaliśmy mapę. Tu ładnie krew spływa. A tu mamy właśnie sekret, prawda? Ja sobie odpalę teraz minigun najlepiej. Odpłaszczę włączony, żeby był. No i teraz jak przejdziemy przez teleport, tepniemy się na drugą stronę jakby mapy. Tutaj z lewej strony zaczynaliśmy. Tu mamy środek widoczny i tutaj po lewej stronie właśnie się teleportujemy. Więc włazimy i atakujemy od tyłu. A, doskoczyłem, udało się. Bo właśnie nie wiem, do czego on atakuje dokładnie z mikrofalą, ten potworek kochany. Najbardziej go chyba nienawidzę wszystkich. Tutaj mamy jakiegoś latającego, gdzie ona się śwenda. Nie, tam shotgun, no. Nie zdążyłem załatwić. A tam się kręci, no, nie będę próbował do niego strzelać. Tu mamy jeszcze jednego. No jest ich troszeczkę tutaj na tej mapie, upierdliwi są. No to aby nie spaść, bo nie chcę się z powrotem włazić na to. O, padł już. To szybko dosyć. No. Spróbujemy go z shotguna załatwić. Jeszcze raz. Yeah! Dało się. I tu mamy ponownie dojście na sam środek, jak widać, ale tu jeszcze nie wozimy, tak jak to mówiłem, to na sam koniec. Tutaj będziemy się musieli się dostać zaraz, ale to jeszcze chwila. Tutaj jakbyśmy spadli, to już wam pokażę, żeby nie było. Niby nam się to opuszcza, ale też tu mamy przełącznik do tego, żeby nam się opuściło. Biegniemy sobie stąd. Tutaj lukniemy, tutaj nic nie ma. Tam był ten budynek, który byliśmy. Tutaj jest wyjście, jeśli dobrze pamiętam. I tutaj wchodzimy na górę tego budynku. Mamy tutaj teleport. I tutaj już dostajemy się do kolejnego mikrofalowego naszego potworka kochanego. Gin! 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 Już mało życia mam. Naprawdę mało życia. Aha, on stąd wyszedł tutaj, bo tu mamy sekret. Ale za pokażę, tu mamy takie sekrety dookoła, żeby dojść do życia. Ciach, jeden.
Tu mamy drugi i trzeci, właśnie gdzie był przeciwnik ten. I tak właśnie okrążamy sobie. No, żeby się wydostać, no to właśnie musimy przejść przez teleport, który aktywujemy tym przełącznikiem. No, nie zadziała to teraz. No, tu jest wszystko już ogarnięte. Tam byliśmy, tu w miarę już byliśmy. Jeszcze teraz tutaj mamy teleport, ciekawe, na tym pięknym rysunku. No jeszcze do tej części drugiej tego budynku, to dwuczęściowy można powiedzieć, ten budynek jest. Mamy dojść od prawej i od lewej strony, będzie tak można powiedzieć. A, mamy pomocnika. Ja tu rzucę sobie granata. I jeszcze może jednego, tak, na przekoranie. Tutaj oczyścimy. Chociaż tutaj jakoś się wchodziło. A, właśnie, tu mamy teleport. Cia, i jesteśmy na górze. Proszę bardzo. Jeszcze tarczę mamy, ale to już na później. Przyda się oczywiście później. No i tutaj muszę sobie wskoczyć i dostać się tam dalej. Co bym to sobie wziął? Może plazma gunnera już tym razem. Czekajcie, nie ta broń. A właśnie ta. Ładujemy, biegamy. Na razie ciemno. Podchodzimy do naszej tarczy i to od razu przeciwnicy wychodzą. A, łatwo było tym razem. A widać, chronią tutaj teleportu, ale to nie jest jedyny tutaj teleport. Jest tutaj też tak jakby ukryty jeden. W samym rogu, zaraz zobaczycie go. Widać go teraz na mapie. Jest on tak prawdę w cieniu tutaj schowany. Musimy teraz sobie tak iść. O, widać. Schowany w cieniu, widać już teleport. I przez niego musimy właśnie przejść. No ciekawe, czy moi pomocnicy się tepną. Warto, żeby się tepnęli. Tu widać mamy żyćku razem z tarczą. Taki double, ale na razie tego nie ruszamy. Musimy pójść dalej. Jeszcze raz do tamtego teleportu. Tylko żeby... No, teraz nie chciałbym tutaj trafić w to. No i w końcu spadłem. Proszę bardzo, dobra, biegniemy. Jeszcze sam załatwię w końcu. Nie chciałem tego brać, chciałem sobie stracić na później. O, podniosłem, a to ciekawe, że jakiś inny dźwięk tym razem. Niż to klasycznie. A jeszcze raz tu. Trochę trzeba się nabiegać przez te teleporty. Wchodzimy tu. I tutaj się opuszczamy. Tam, gdzie było widać przeciwników, którzy do mnie strzelili. Tam właśnie widać tego. Naszą tarczę i życie. Na którym stałem, na tej słupie całym. I właśnie tutaj się dostajemy do tego budyneczku. I tutaj mamy takie przejście boczne i symetryczne do takiego, takiej miejscówki, zaraz zobaczycie całość. Przeładuję, to mam ostatni sekret przy okazji. Jak on tu sobie broń by wziąć? Może minigana ponownie, chodź panie. Chociaż, no chodź, bo ci zabiję, bo tu musimy uważać. Tutaj na zaraz zamkną się nam drzwi za nami, ten cały słup, co się opuszczał. Oraz się podniesie, właśnie się podniósł. A mojego pomocnika nie ma. Nice. A załatwiło mi pomocnika. Podchodzimy do plazma genera i tutaj już wychodzą przeciwnicy. Musimy uważać. Żeby nas nie załatwili. Dlatego właśnie warto sobie załatwić wcześniej minigana. Po łapie mieć go. I tylko rozwalać, rozpierdzielać. Dobra. Jest już w miarę spokój. To my teleport do wyjścia stąd. Bo tak inaczej nie wyjdziemy. A, no, pozbieramy jak coś możemy. Tutaj prawdę już nic niby nie ma. Niby nie ma. Właśnie. Tu jest sekret. Schowany tutaj w tym miejscu. Proszę bardzo. Ciach. Mamy życie. Po raz kolejny, więc mogę sobie właśnie wziąć. I tu jeszcze mamy miejscówkę, w której mam amunicję do BFG 9000. No więc warto sobie to będzie użyć. Czekajcie, no bo tak troszeczkę się odbija. Przepraszam. Jak tu teraz tam wejść? No właśnie musimy użyć ponownie tej ala bramy. A, kurczę, nie udało się. Przeskoczyłem nad nią. Tam przeczekać. Też warto uważać, żeby też nas to nie zmiotło później. O, udało się. I teraz chodzimy. Fuck. Jeszcze mi się nie udało, co ciekawe, no kurczę. Ale tak, to nie jest jako sekret, więc możemy pominąć, jeśli mam amunicję do BFG. A tak chciałem tylko wam po prostu pokazać. Jest naprawdę trochę trudno tam dostać.
No dobra, przechodzimy przez ten teleport. Dostajemy się, jeśli dobrze pamiętam, na sam środek. A może i nie! Rozkręć się szybko. Rozkręcaj się szybciej. Dobra, dało się. Jak na razie nie wyłazimy, bo to jeszcze aktywuje nam się pułapka taka, już jest przeciwnikiem kolejnym. Więc nie ma co się pchać. Odbieramy na razie ataki. Gin! Też gin! No mam apteczki, gdy się poruszam na boki jeszcze przy okazji, by je złapać. Dobra. To powiem czysto na górze właśnie. Też powinni wylecieć. Jeszcze jeden jednak siedzi. Dobra, mamy go. Teraz granat się przyda, rzucamy na wprost. I jeszcze jeden na poprawkę. Tam właśnie mamy wyjście. No i tutaj powinien nam wyjść przeciwnik, bo musimy go jakoś wybawić teraz ze środka. Nie wiem, czy przypadkiem na górach się jakoś nie wchodziło, to się to nie otwierało. No właśnie. Dobra. Trzech przeciwników zostało. Przechodzimy tutaj. Dobra, udało się. Jakoś jeszcze żyjemy. Na szczęście pomoc jest tutaj, się nie kręcą za mną, więc to jest też dobrze. I dobrze, musimy już tutaj sobie przejść. Jaką broń? Najlepiej wam się zajęcie plazma gunner. Tu jeszcze właśnie życie jest, też się nam przyda. Jak na razie nie ma tych naszych bossów. Widać, że tu mamy miejscówki przygotowane, takie ala areny. Nie osobne areny dla każdego. Ale tutaj, o patrzcie, ten tak się znalazł. Skubaniec. No dobra. Ja tu nie będę już go wołał do siebie. Niech się kręci. I tak zginie. Nic na to nie poradzę. Podchodzimy tutaj do tego wejścia i od razu nam się aktywuje. Właśnie tam. Te dwie areny nam się aktywują. Ja tu będę się chciał pokręcić chwileczkę, żeby tylko się zaatakowały nawzajem. O właśnie. To mi chodziło. On musi jeden do drugiego strzelić, kiedy się atakują. I pomagamy któremu? Tamtemu naszemu pajączkowi pomagamy. Bo pajączek szybciej pada. To jest akurat przykrość. Dawać. Ale długo żyją. Coś trafić się nie mogą, czy co? Mastermind, dawaj! Dawaj! Jest, udało się, dwóch zabiję. Nigdy tak szybko się nie udało. Dobra, mamy... O, jednego brakuje, co ciekawe. Coś musi gdzieś się kręcić. Dobrze, wyjdziemy sobie na górę. Ja poszedłem od drugiej strony, więc tutaj mamy taki przełącznik, który tak więc otwiera nam wyjście z tego pomieszczenia. No ale że już wyszliśmy, no to... Nic to nam nie daje. Tutaj jeszcze otwiera nam się takie miejsce z apteczkami, z amunicją. Dobra. Tak się cofniemy na wszelki wypadek. Lukniemy. No to nic niby nie powinno być, ale... Kto tam wie? Czekajcie, ja mam jeszcze jedno życie tam. I jedno tam. Musimy się przejść. Tak czy inaczej. Ciach. Gdzie tu znajduje się życie? Znajduje się zaraz za tym budynkiem, więc tu też trzeba jakoś tak sensownie sobie pójść. Pójdziemy jakoś tak. Ciach. Po tej mniej żrącej lawie. Ciach. Dobra, dało się. Cześć. Idziemy dalej. Mamy więcej, dobra. I jeszcze jedno. Coś ciekawe, że mamy 40 na 48. Nie wiem dlaczego. Coś jeszcze było po drodze? Jakieś fiolki? Nie zauważyłem. Mogą być w jednym pomieszczeniu. Co mogą przez tamten biały przelecieć. Żeby było szybciej. Tak teraz przejdę naokoło. Na odwiertkę. A zapewne fiolki są w budynku tam, gdzie jest wyjście, czyli tam. No i dobrze. Teraz musimy się dostać tutaj na wieżę. Jak to było? Jak to było, żeby się teraz nie pomylić? Tędy chyba. Tak, tędy. I tu w lewo. W lewo było. Tak. Ciach. No ale przeciwnika nigdzie nie ma. Przynajmniej powinien gdzieś, no nie wiem, zaryczeć, zaatakować nas. Czysto, no niby czysto dla mnie. I my musimy... Jesus, którym ten co się przychodziło teraz do wyjścia, bo już nie pamiętam. Tak się zamotałem z tym graniem.
Na serio. Nie pamiętam, czekajcie, to było... Było tutaj. Tak. Tędy. I tędy. O, chyba odblokujemy. Chodźcie. O, i tutaj. O, właśnie. I tutaj mamy. A, właśnie. No, leżą sobie. Dolki. O, i przeciwnik ostatni. A jednak to się ktoś schował. Patrzcie go. Żeby się nie dać trafić, już nie tracić tego. Tych punkcików no, życia i tarczy. A na marne, żeby to nie poszło. Się aktywuje, dobra. O, właśnie. Amunicję sobie pozbieram jeszcze przy okazji. Tak, mogę. 47 na 48. Gdzieś może być jeszcze jeden. Spadłem na jakieś ciało, to się rozpaliło. Też można. O, i jeszcze tutaj... Nie, no, tego już nie mogę podnieść. Wchodzimy tu. Tutaj czaszki. Tutaj ogólnie widać były przeciwników dwóch schowanych w wyjściu. Jakoś tak ciekawie, też nieźle. Ale to już było na tyle, więc dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć. Jeszcze tak do pewności, bo nie wiem, czy to tak się to kończy. Czy to nie ma przypadkiem ekranu. Takiego pożegnalnego. A właśnie, jest. Dobrze pamiętałem. Właśnie dwóch bossów jednak o czymś świadczyło. I tutaj mamy... jestem cheaterem. W mieście, tak. Nie no, za bardzo nie wiem, co tu jest napisane, ale jak jesteście ciekawi, to możecie sobie przetłumaczyć. Ja się już teraz z wami zrzegnam. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!